Schronisko dla zwierząt w Skałowie zostało powołane do życia w 2015 roku. Posiada budynki o nowoczesnej architekturze, gdzie zwierzęta mają komfortowe warunki. Każdy pawilon jest wyposażony w ogrodzony teren do wybiegania się psów. Funkcjonuje duża wybiegalnia dla osób z psami spoza schroniska. Wyposażona w sprzęt do rekreacji psów, a także w staw z wodą do pływania. W budynku głównym znajduje się nowoczesna sala edukacyjna dla realizacji projektów edukacyjnych. W schronisku zatrudnionych jest 17 pracowników, między innymi pani Marlena, pani Danuta i pani Beata. Ze schroniskiem współpracuje też kilku wolontariuszy. Placówka znajduje się pod stałą opieką weterynaryjną. Do dyspozycji jest gabinet lekarski z salą zabiegową oraz oddział szpitalny. Jednorazowo swój dom może tam znaleźć około 160 zwierząt, a obecnie przebywa w nim około 150. Całość prac nadzoruje dyrektor, pan Paweł Kubiak, z pomocą pani Lidii Rychlewskiej, wicedyrektor. Dzień w schronisku jest przede wszystkim dniem wytężonej pracy. Opiekunowie pełnią dyżur całodobowy, ale życie tak naprawdę zaczyna się około godziny 6 rano. Rozpoczyna się wyczekiwana przez całą dobę pora karmienia. Psy okazują swoją radość poprzez intensywne szczekanie, merdanie ogonami oraz podskoki. Jest to jedyny moment w ciągu dnia, kiedy robi się cicho i słychać jedynie mlaskanie i chrupanie. Kiedy brzuszki są już pełne, rozpoczyna się systematyczne sprzątanie. Panie myją wszystkie miski. Czyszczą podłogi. Układają kocyki. Zabrudzone wymieniają na świeżo wyprane. Każdy pies wymaga indywidualnego traktowania. Są takie, które przyjmują panie z wielką radością i są posłuszne. Ale również takie, na które trzeba uważać, ponieważ potrafią na przykład niespodziewanie ugryźć. Wbrew pozorom, praca w schronisku jest bardzo trudna. Panie na okrągło mają do czynienia z posadzkami zabrudzonymi moczem, wymiocinami, z wiadrami pełnymi psiego kału. A mimo to z wielkim poświęceniem i sympatią dla zwierząt codziennie ją wykonują. Zarówno w trakcie sprzątania, jak i po nim panie są odpowiedzialne za wyprowadzanie psów na wybieg. Dbają o to, by każdy z nich mógł sobie pobiegać chociaż przez pół godziny.
W ramach codziennych obowiązków psy doprowadzane są na konsultację weterynaryjną do części szpitalnej schroniska. Jeśli sytuacja tego wymaga, zwierzęta pozostają tam na zabiegach medycznych lub rehabilitacji. Prowadzone są również indywidualne zajęcia z behawiorystami. W godzinach południowych w schronisku zaczynają pojawiać się wolontariusze. Jednym z wolontariuszy, którzy wspierają pracę schroniska od samego jego powstania, jest pani Katarzyna. Z wykształcenia jest etnografem. Przez wiele lat zajmowała kierownicze stanowiska w dużej korporacji wydawniczej. Obecnie pracuje w małej firmie i mając więcej wolnego czasu, poświęca go podopiecznym schroniska. Zawsze w życiu towarzyszyły jej zwierzęta. W celu bardziej profesjonalnego podejścia do wykonywanych zajęć ukończyła specjalistyczne kursy instruktażu oraz masażu zwierząt. Posiadana wiedza pozwala jej samodzielnie zajmować się psami, prowadzić szkolenia i terapię zwierząt. Pani Kasia w toku zajęć pomaga w przygotowaniu psów do adopcji. Najważniejszym elementem jest zawsze szkolenie. No tak, Łatek, dobry pies. No. Biegaj, biegaj, biegaj. No biegaj, chodź. Idziemy, idziemy. Naprzód. Pierwszym etapem jest wpojenie podstawowej umiejętności, którą powinien posiadać każdy pies. Przywołanie. Groszek! Chodź to do mnie, chodź to do mnie, Groszek! Budowanie więzi z psem, która polega między innymi na tym, że pies nie tylko biega i widzi, że ktoś z nim jest, ale również reaguje na wołanie opiekuna bez względu na okoliczności, czyli pojawienie się innego psa lub ulubionej zabawki, a nawet zostawienie pełnej miski jedzenia. Ja do ciebie nie przyjdę. Tak, dobry pies, dobry pies, tak, dobry pies, dobry pies. Fajnie? Pani Kasia w trakcie szkolenia stara się dużo mówić do psów. Gdy są na spacerze, nawet gdy on nie zna żadnych komend, to po prostu mówi do niego. Często jest tak, że psy potrzebują takiego trochę zachęcającego, odmiennego sposobu mówienia, na przykład wyższych tonów, wręcz piskliwych, radosnych dźwięków, na które psy reagują fajnym przyjściem. Groszek! No dobry pies! Umiejętność ta pozwala przywołać psa, nie używając jego imienia. Jest ona przydatna zwłaszcza w sytuacjach, kiedy pies nieoczekiwanie ucieka i staje się wówczas zagrożeniem dla innych. Trudnym, ale bardzo ważnym etapem szkolenia jest nawiązywanie kontaktu wzrokowego. Pozwala to wyciszyć i uspokoić psa, skierować jego uwagę na opiekuna i przywołać do posłuszeństwa. Nie, nie, nie. Dobrze. Dingo. Dobrze. Spokojnie. Spokojnie. Dobrze, brawo. Szukaj. Szukaj. Dobry pies. Szkolenie to nie tylko nauka, ale również umiejętność relaksu. Pani Kasia dba o zachowanie odpowiednich proporcji czasowych pomiędzy treningiem a przyjemnością dla psa. Uważa, że 20 minut szukania w trawie i węszenia to znakomity relaks. Dobry pies. Pozwala mu to pożyć w swoim własnym świecie.
Pies powinien jak najwięcej wąchać, bo wpływa to kojąco na jego system nerwowy. Innym sposobem wyciszenia jest kontakt fizyczny z opiekunem. Może to być głaskanie, szczególnie boków zwierzęcia. Wykonywanie spokojnych, delikatnych ruchów wierzchem dłoni wzdłuż ciała wpływa bardzo korzystnie, zwłaszcza na te zwierzęta, które się boją. Akurat Alfred to się niczego nie boi. Jestem cudowny. Każdy pies potrzebuje również zabawy. Należy jednak odpowiednio ją dawkować, ponieważ niektóre psy ulegają nadmiernemu pobudzeniu, co może zakończyć się nawet agresją. Płatek. Nie chcesz, tak? Nie chcesz się bawić? Tak, dobry pies! O, dochodzi! Brawo! Tak! Płatek. Tak, no. Dobrze, tak. No, dobry pies. No już się za bardzo nakręcił niestety. Ja nic nie mam. Chyba nie jest dobry pomysł. Za bardzo się denerwujesz, tak? W procesie szkolenia trzeba zawsze pamiętać o powtarzalności zachowań. Jest to element, który zwierzęta bardzo lubią, ponieważ gwarantuje im pewną stabilność sytuacji i wiedzą, czego można się spodziewać w najbliższej przyszłości. Jest to ważna rzecz w warunkach schroniskowych, gdzie występuje silny stres sytuacyjny, a powtarzalność zachowań eliminuje skutki zaskoczenia, na przykład po intensywnej zabawie i spacerze, chwile bliskości z opiekunem i głaskanie dają psu sygnał, że jest to koniec i za chwilę nastąpi powrót do boksu. Po takim przygotowaniu pies znacznie chętniej wraca do miejsca, w którym niekoniecznie czuje się komfortowo i chce w nim być. Zdarza się jednak tak, że... Groszek jest strasznym cwaniakiem. Ma ochotę na przykład się gdzieś zatrzymać, ale w ogóle nie ma ochoty iść dalej, to się kładzie. Chodź, kochanie, nie bój się, chodź. Chodź, Groszek. Groszek! Zawsze sposobem. Przejdziemy tędy. Staram się nigdy nie ciągnąć na siłę, nigdy nie namawiać do tego powrotu. No chyba, że jest jakaś taka sytuacja, że pies musi natychmiast wrócić. Lepiej sposobem, mamy czas. Proszę bardzo. Hej. Schronisko ma wielu mieszkańców, a każdy z nich ma swoją historię. Zwierzęta trafiają tam z wielu powodów. Są takie, które mieszkają w schronisku, ponieważ zostały odłowione przez straż gminną, zostały opuszczone przez ludzi, czy na przykład dlatego, że po śmierci właściciela nie miał się kto nimi zająć. Gdy trafiają do schroniska, zazwyczaj bardzo długo przyzwyczajają się do nowych warunków. Schronisko jest w stanie zaoferować wiele.
podgrzewaną podłogę, automatycznie napełniające się miski, indywidualne boksy z wyjściem na zewnątrz czy legowiska. Właśnie wtedy widać, że to nie dom czy pełna miska są im najbardziej potrzebne, a człowiek, którego w schronisku bardzo często brakuje. Swoje niezadowolenie często wyrażają poprzez agresję na przedmiotach codziennego użytku. Niektóre tak bardzo gryzą i niszczą własne legowiska, że zamiast spać na milutkich, puszystych posłaniach, otrzymują jedynie plastikowe ich zamienniki. Życie w schronisku nie jest łatwe dla zwierząt. Pobyt w niewielkim, zamkniętym boksie, niekiedy z przymusowym towarzystwem, z nieustannie szczekającymi sąsiadami, działa bardzo frustrująco. Najszczęśliwsze wydają się być starsze, głuche psiaki, które nie słysząc całego harmideru, spokojnie drzemią. Natomiast lokatorzy o dominujących charakterach przechodzą przez schronisko z wieloma trudnościami. Jednym z mieszkańców schroniska w Skałowie jest Skip. Jest bardzo żywym, przyjaznym i chętnym do zabawy psem. Jego ulubioną zabawą jest ucieczka z nowo znalezionymi przedmiotami, jak na przykład rękawiczki czy kamera, którą wykonano zdjęcia do tego filmu. Mieszka tutaj, ponieważ jego właściciele go nie chcieli i podstępem go oddali. Przywieźli go do schroniska razem ze strażą miejską, tłumacząc, że znaleźli go przywiązanego do drzewa. Jednak po jakimś czasie okazało się, że tak naprawdę wymyślili tą historię, bo było im zwyczajnie wstyd go oddać. Teraz czeka, aż pojawi się następna rodzina, która go pokocha. Warunek jest tylko jeden. Skip lubi, gdy jest jedynym psim przyjacielem swojego państwa. Bardzo ciekawą historię ma także Łatek. Trafił do schroniska już jako szczeniak. Szybko został adoptowany. Po roku jego rodzina przywiozła go do psiego hotelu. Po krótkim czasie okazało się jednak, że jest niegrzeczny, że za bardzo się psoci. Uznano, że może zabieg kastracji pomoże mu okiełznać emocje. Tak więc po ponad roku Łatek znów trafił do schroniska i jest w nim aż do dzisiaj. Bardzo źle poradził sobie z rozłąką ze swoją rodziną. Bardzo schudł, często nie potrafi się skupić na zabawie, bo boi się, że jego opiekun go zostawi, gdy ten tylko odbiegnie trochę dalej. Mimo tego nadal jest pogodnym pieskiem, który bardzo pragnie kontaktu z ludźmi. Kolejnym mieszkańcem jest Azorek. Jest jednym z reprezentantów grona seniorów objętych specjalnym programem adopcyjnym. Każdy, kto zechce zająć się starszym pieskiem, zostaje nim objęty. Opieka weterynaryjna jest wtedy całkowicie organizowana i opłacana przez schronisko. Człowiek ma tylko otoczyć takiego pieska miłością, by resztę swoich lat, czy może nawet tylko miesięcy, przeżył w ciszy, spokoju, świadomy tego, że ktoś go chce. Ale powracając do Azorka, jest to jeden z pierwszych mieszkańców schroniska. Trafił do niego z kawałkiem łańcucha przy szyi. Mimo swego dojrzałego wieku uwielbia biegać i bawić się z opiekunem. Szczególnie łasy jest na różnego rodzaju psie przysmaczki. Gdy jednak wróci już do swojego kojca, to najbardziej lubi się przytulać i być głaskanym. Lulu to wyjątkowa suczka. Ma 5 lat, jest bardzo szczupła i mała, a mimo tego potrafi zaskoczyć. Jest wielką sympatyczką ludzi, ale z równie wielkim uczuciem nienawidzi innych psów. Jej kojec jest nawet dodatkowo opatrzony w informację, że musi być wyprowadzana na teren, gdzie akurat nie przebywa inny pies. Zelda jest w typie rasy Amstaff.
Przedstawiciele jej rasy mają co do zasady skłonności do dominacji. Dlatego uważa się, że właściciele winni być stanowczy i konsekwentni. Ta suczka jest jednak zupełnie inna. Bardzo boi się ludzi i innych psów. Jest to prawdopodobnie wynikiem wielkiej krzywdy, jakiej doznała. Ma swojego jednego ulubionego opiekuna, który jako jedyny w całym schronisku może jej dotknąć. Niedługo zostanie ona przekierowana do stowarzyszenia TTB Poznań, które w szczególności zajmuje się psami tego gatunku. Wszyscy w schronisku wierzą, że Zelda tam się wreszcie przełamie i dzięki temu znajdzie dom dla siebie. Taro, Nurek i Alfik to mali przedstawiciele największej grupy w schronisku, a mianowicie grupy piesków przywiezionych przez Straż Miejską, odłowionych na terenie gminy, do których należy schronisko. Większość z mieszkańców trafia właśnie w ten sposób. Podejrzewa się, że większość z tych piesków mieszkała w jakichś gospodarstwach, z których z różnych przyczyn uciekła. Dlatego ciężko jest określić, kto mógł być ich właścicielem, zwłaszcza, że nikt ich nie szuka. Niezależnie jednak od sposobu, w jaki się tu znalazły, czy historii, jaką przeżyły, każdy z psów czeka na nowy dom, na rodzinę, która go pokocha, niezależnie od tego, czy jest ładny, czy jest w pełni zdrowy. Ponieważ one, tak jak i my, bardzo potrzebują miłości. Jednym z celów schroniska jest doprowadzenie podopiecznych do adopcji. Osoba chętna do przyjęcia pod swój dach zwierzaka musi najpierw w rozmowie z pracownikiem placówki przedstawić swoje oczekiwania oraz krótko opisać tryb życia, jaki prowadzi. Charakteryzuje swoje warunki lokalowe, a także cel adopcji. Te dane pozwalają określić, które z oferowanych przez schronisko zwierząt jest najbardziej odpowiednie dla danej osoby. Czy ma być to zwierzę lubiące ruch, czy może takie, które będzie chciało wraz z właścicielem wylegiwać się na kanapie, a może jego rolą ma być pilnowanie posesji? Kolejny etap to prezentacja wybranych przez behawiorystę zwierzaków. Osoba chętna do adopcji może spośród nich wybrać tego, który najbardziej się jej spodoba. Do bliższego zapoznania dochodzi podczas wspólnych spacerów i zabaw na terenie schroniska. Czas na zapoznanie ze zwierzęciem nie jest w żaden sposób ograniczony. Mile widziani są wtedy również inni domownicy i zwierzęta posiadane już przez rodzinę. To właśnie takie wspólne spotkania pozwalają na ostateczne podjęcie decyzji, ponieważ w trakcie ich trwania daje się zauważyć, jaka więź powstała, a także to, czy nowy domownik zaakceptuje tych, którzy w domu już mieszkają. Efektem końcowym jest podpisanie oświadczenia, wniesienie symbolicznej opłaty i to, co najpiękniejsze – przeprowadzka. Wielu mieszkańców schroniska na szczęście znalazło już swoje domy i rodziny, które ich pokochały. Jednym z takich piesków jest Forest. Ma 5 lat, z czego niestety aż 4 spędził w schronisku. Ostatnia adopcja była już 3. adopcją w jego życiu, dlatego nie było pewności, czy się powiedzie. Tym razem jednak Forest trafił na tę właściwą rodzinę, na panią Magdalenę i jej męża. Państwo nie mają dzieci, dlatego chcieli ofiarować swoją miłość pieskowi ze schroniska. Ich wybór od razu padł na Foresta. Uwielbiają chodzić razem na długie spacery po lesie, jeżdżą wspólnie na ryby. Piesek ma swój domek z ogródkiem. Są dla siebie rodziną i wiedzą, że tak już będzie zawsze. Osiągając w życiu pewien pułap wiekowy, zaczynamy rozumieć, że pojawiają się ograniczenia. Jest coraz mniej możliwości i potrzeba nieco więcej wyciszenia. Państwo Matuszak doskonale o tym wiedzą i rozumieją również ten stan u zwierząt. Adoptowali już 5 psów i wszystkie były ze schroniska. Ostatnio zawsze są to seniorzy. Najnowszą ich miłością jest piesek Dzitka. Ich wzajemna fascynacja zaprowadziła ich wspólnie nawet do sanatorium. Dzitka wzbudził tam podziw i zainteresowanie, a swoich państwa przyprawił o dumę. W trakcie kręcenia filmu kilka piesków również znalazło swój dom. Jednym z nich jest Iggy. Jego nową właścicielką jest pani Alicja.
swojego poprzedniego przyjaciela straciła 3 lata temu i poczuła, że już nadszedł ten moment, gdy chce dać dom komuś innemu. Pani Alicja szukała w kilku schroniskach, aż w końcu natrafiła na zdjęcie Igiego na stronie schroniska w Skałowie. I już następnego dnia tam była. Poczuła ciepło i ogromną chęć dania mu kochającego domu, możliwości nieograniczonego ruchu na świeżym powietrzu i bezgranicznej miłości do końca jego dni. Po tygodniu i kilku spotkaniach zabrała go do siebie. Mimo tego, iż są ze sobą dopiero od niedawna, pani Alicja czuje, jak swoim psim serduszkiem wniósł w jej życie szczęście i ciepło. Innym szczęśliwcem jest Groszek. Pani Joanna, młoda absolwentka wyższej uczelni, od zawsze zżyta była z psami, które w dzieciństwie wypełniały jej dom rodzinny. To też, gdy tylko skończyła biegać na zajęcia i znalazła stałą pracę, rozpoczęła poszukiwania psa. Początkowo skupiała się na hodowlach, ale gdzieś w głębi prześladowały ją myśli o tych zwierzętach, które patrzą na świat przez kraty i mają kiepskie perspektywy życiowe. Kiedy trafiła do Skałowa, to był strzał w dziesiątkę. Jedno spojrzenie wystarczyło, aby nabrać pewności, że to ten jedyny. Teraz pani Joanna daje Groszkowi tyle miłości i troski, ile tylko może z siebie wykrzesać. Od psiaka otrzymuje to samo. Są razem i są bardzo szczęśliwi.